Przed naszymi kamerami dwóch 16-latków wychowanków rekordu, Miłosz Krzępek i Szczepan Mucha, z którymi inaugurujemy nieformalny cykl Young Power, czyli młoda siła w rekordzie. Szczepan Mucha już za sobą ma pierwsze minuty rozegrane na trzecioligowych boiskach. Jak wspominasz wejście w 80. minucie spotkania z Polonią Bytom? Bardzo dobrze wspominam. Fajnie było zadebiutować. Cieszę się, że dostałem szansę. Miłosz, tu z kolei od kilku tygodni trenujesz z trzecioligowcami. Jeszcze nie na prawach członka kadry trzecioligowej, ale pewnie aspiranta do tej roli. No mam taką nadzieję, robię co w mojej mocy, żeby zostać w trzeciej lidze na stałe, więc zobaczymy jak będzie. Moi drodzy, chciałem was zapytać o wspomnienia sprzed półtora roku, kiedy w hali przy Startowie 13 sięgaliście po złote medale Mistrzostw Polski do lat 14, futsalowe Mistrzostwo Polski. Przypuszczaliście, że tak szybko się potoczą losy, że będziecie po półtora roku już trenować seniorami? Mieliśmy taką nadzieję, ale nie spodziewaliśmy się, że to tak szybko nastąpi. Ty jak wspominasz, Miłosz, tamte wydarzenie? No byłem bardzo zaskoczony, ale przede wszystkim mile zaskoczony, no i chciałem wykorzystać swoją szansę i pokazać swoje umiejętności. Znacznie świeższe wspomnienia i doświadczenia to złoty medal już z 16-latkami sprzed kilku miesięcy ze Starogardu Gdańskiego. Bardzo przyjemnie było, dużo kibiców, przyjemna atmosfera i oczywiście wygrana. Kolejny złoty krążek na szyi. Oczywiście, że tak. Jeszcze trzeba wspomnieć, że prezentowaliśmy bardzo dobry futsal, graliśmy bardzo szybko piłką, efektywnie, co przyniosło skutek taki, że wygraliśmy całe mistrzostwa. Chciałbym was zapytać o największą trudność, jaką napotkaliście trenując z seniorami. To fizyczność, to tempo gry, czy też może inne aspekty związane z różnicą wieku? Wszak niektórzy z zawodników są starsi od was o dwa razy. Zdecydowanie fizyczność. Fizyczność, ale szybkość gry też. Szybkość gry tutaj jest naprawdę imponująca. Na koniec chciałbym was zapytać o wasze wzorce piłkarskie. Myślę, że każdy zawodnik ma coś sobie dobrego i trzeba z każdego brać przykład. A konkretnie na kim wzoruje się Miłosz Krzępek? Myślę, że na pewno takim wzorem na śladowanie jest Lionel Messi, ale tak z mojej pozycji to bardziej zawodnicy Barcelony ze środka pola przede wszystkim. A w przypadku Szczepana Muchy? Lionel Messi. Bardzo lubiłem oglądać Ronaldinho. A z zawodników krajowych? Robert Lewandowski.